MGN Najlepsze Suple. Sprawdź towar już dziś. Marek, KSW? Kurwa, naprawdę się rozumiem, ale kurwa Fabiański... Mordo, to jest już tak przeruchane, że musisz coś... Nie, a ja jestem wyruchany też, wiesz, ja jestem wyruchany. Musisz coś swojego. Nagraj to. Ale nie, ja z tobą mogę chwilę zrobić jak chcesz. Dobry. Poziom muzyczny mamy podobny. Co? Chyba według ciebie, kurwa. Dobra, już to leci. Słuchaj... Który? Śmiejesz kurwa z mojego poziomu. Cały czas się śmieję, czy... Lecimy. Mordo, ale nie, ja powiem, dobra, ja powiem wam szczerze, słuchałem coś tam i tego się da słuchać. To nie jest tańcula, to się da słuchać. Dobra. Lecimy, słuchaj. Ale nie da się oglądać, kurwa, mnie tu. W końcu możemy lecieć. Dobra, Sebastian, 47 sekund, a ty wyglądasz jakbyś stoczył dwa pojedynki dzisiaj. Ten i ten, tak, kurwa. Tu noga, chodzić nie, nie możesz. Człowiek, kurwa. Nie, no bo to tak naprawdę to, wiesz, no to była fajna to była wymiana, fajne tam, wiesz, jakby i tam wchodziły jakieś low kicki, bomba jedna i bomba druga i tam Filipek też przyjął. Tak, tak, no. No i kurde, wkurwiony jestem tak naprawdę, że mi to kolano pieprzone przeszkodziło, no bo to, że ja się osunąłem, tak, i podłączył mnie i zakołowało mi się. Byłem liczony, ale bym stał na pewno, nie? Jakąś kontuzję masz? No stary, no chyba kolano mi strzeliło. No. A, okej. Więc ja nie wiem w ogóle, wiesz, no, jutro będziemy pewnie działać rezonansem i zobaczymy, no. Jak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, będę służył rezonansem. Dobrze, dobrze, może się na jakiś wywiad umówimy. O, to jest pomysł, słuchaj. Dla odmiany. Dla odmiany. Sebastian, powiem ci tak, gdybyś ty walczył tak, jak się prezentujesz na konferencjach, to byłbyś chyba najlepszym freakiem, nie? No ale brakuje tego. No brakuje, no stary, ale wiesz... odwrotnie proporcjonalne twoje, wiesz, poziom na konferencjach i programach do poziomu w klatce. Tak, niestety wiesz, no ja mam bardzo proste wytłumaczenie. No, mianowicie takie, że po prostu, żeby się dobrze umieć napierdalać, to trzeba się naprawdę poświęcić temu, tak? Bo to nie ma szansy, żeby potrenować miesiąc, półtora, potem przerwa pół roku i znowu potrenować miesiąc, półtora i się przygotowywać do walki. Nie stary, to trzeba trenować, trzeba sparować, trzeba to robić niemalże non-stop. I tutaj wielu chłopaków trenuje cały czas, bo może. No. Ja niestety jestem w tej... no trudnym położeniu, no bo w momencie, kiedy robię film, no to jak ja mogę trenować? No przecież nie przyjdę tak na plan i powiem, siema, jaką dzisiaj scenę robimy, kurwa, no... Mocny make-up i jazda. Nie, no wiesz, jakby ostatnio robiłem film, w którym na przykład coś takiego, no to w ogóle by, wiesz, jakby wywróciło zdjęcia do góry nogami, nie? To jeszcze przecież nie schodzi tak. No. Więc to jest bardzo utrudnione zadanie, więc no... To jest niestety no, przeszkoda, którą myślałem, że mi się uda gdzieś tam pokonać, tak, że to ogarnę, no ale najwyraźniej no, to jest kurde, no trochę niemożliwe fizycznie, nie? Ale koniec końców i tak się jaram tym, że było tak śmiesznie. Ty no show zrobiłeś niesamowite, naprawdę stary, to trzeba ci oddać. Na konferencji zdenerwowałeś wszystkich, licząc mnie, licząc włodarzy, Filipka to już nie wspomnę, ale o, wiesz co, jak dzisiaj widziałem, jak byłeś na tych noszach, no nie? To sobie mówię, kurde, ten gościu nie wychodzi z roli. Teraz gra śmierć nawet, no nie? On jest ładnie, niesamowity. Ładnie, ale powiem ci szczerze, mogłem to tak rozkminić, no, tak. Żeby zrobić symulkę i żeby zostać zniesiony na noszach, rozumiesz? To byłoby całkiem dopełniające tak. Tą historię. Natomiast stary, no in general, no przecież wszyscy wiemy, że tu nie chodzi o to, co tam się w tym oktagonie do końca wydarzy, tak? W sensie chodzi o to, jak się do tego prowadzi, podprowadza i tak dalej, i tak dalej. Filipek, no jest co, no jest dobitym gościem, który, wiesz, jakby niejedną walkę już stoczył. Ja gdzieś, no mówię, no musiałbym naprawdę się do, jakby... tak oddać temu, nie? Czy to zrobię? Może to zrobię. Nie, raczej nie, mi się wydaje. Nie. Stary, nie łudźmy się, nie. Mi się wydaje, że ty, wiesz, kochasz aktorstwo, kochasz tamtą stronę, a tutaj co? Tutaj możesz przyjść, bo myślę, że to nie jest twoje ostatnie słowo, co? No wiesz, no kontrakt jest na 3 walki, ale sądzę, no tak mi się wydaje, że do trzeciej, jeżeli do trzeciej dojdzie, no to myślę, że po jakimś czasie takim chyba dłuższym, żebym ja miał naprawdę czas, żeby się do tego tak przyłożyć, nie? Bo kurde, no... nie przeskoczysz pewnych rzeczy, no nie przeskoczysz tego, wiesz, jakby jak dużo zrobiłeś sparingów, jak mocno bijesz, jak mocno zostajesz bity, nie? W sensie to kurde, to jest nie do przeskoczenia, tak, no. Tego nie jesteś w stanie więc... Ale ja powiem ci szczerze, dzisiaj to miałem takie poczucie, żeśmy naprawdę podnapierdzielali, nie? 47 sekund, ale powiem ci szczerze, mocne, nie? No, taka wiesz, wymiana... Słuchaj, nie jeden facet by się takich 47 sekund nie powstydził. Słuchaj, możesz mi tak pocieszać, natomiast nie wiem, czy mam ci wierzyć w tym momencie. Ty mi nie wierzysz, ja ci nie wierzę, więc o czym my w ogóle gadamy? Natomiast, wiesz co, stary, no tak naprawdę, to wiesz, ludziom jest bardzo prosto oceniać, ale weź tu, kurwa, za przeproszeniem wyjdź. Kilkanaście tysięcy ludzi, nie? Tak, wiesz, weź tu zrób jeszcze show na wejściu, rozumiesz, żeby ci się nóżki nie ugięły, żeby, wiesz, żeby lecieć w ten, kurwa, cyrk, żeby robić to wszystko i wiesz, i w ogóle z uśmiechem na twarzy. I też w ogóle widziałeś moją scenę? Nie. Nie widziałeś tego? Nie. To jest hit, kurwa, człowieku. Zobaczyłem zdjęcie, to po prostu... Padłem. Pokażę tutaj te... Dobra, znajdź, a ja tylko wspomnę, jak robiliśmy wczoraj ten wywiad i pozdrowiłeś Wykop, to od razu, stary, twoje pozdrowienie latały po całym Wykopie, nie? Co ty gadasz? Serio. To jeszcze raz. Gdzie jest ta kamera? Tam. Tu. Wykop. Pozdrawiam was jeszcze raz. Niech moje pozdrowienia drugie latają mocniej niż pierwsze. Tak jest, także pozdrawiamy. Poczekaj, już ci to pokazuję. Tak, pokaż. I... No, już jest, słuchajcie, też bardzo późno. Która jest godzina? No stary, to jest moja ochraniacz. Ochraniacz? Tak. No to... Hollywood Smile. Niezła klawiatura, powiem tak. No, chciałbym taką mieć. Od razu mi się kojarzy Paweł Juźwiak. Paweł Juźwiak ma takie podobne zęby. Wiesz, co to jest? A no wiem. Ale to też Pablo chyba Tyburski. Tyburski, o, też ma, tak, no. Dobra, słuchaj, tutaj się pośmieliśmy, ale dzisiaj nie było ci do śmiechu. Słyszałem, co się stało na parkingu. Jakaś sprzeczka z Izu. O co tam poszło? Wiesz co, stary, to są jakieś, wiesz, no jakiś tam temat, który wolałbym szczerze rozwiązać z nim. Nie chcę tu rozkręcać żadnych kurwa dymów. Natomiast no co, no myślę, że w moim odczuciu do załatwienia między nami, tak? A to, że ktoś tam to nagrał w ogóle i coś tam chyba wrzucił. Znaczy nie, wiesz co, to tam Nikola, ten ochroniarz, dał wywiad po prostu i on o tym opowiedział, że tam już mało co nie doszło do rękoczynów, tak? Pomiędzy wami. Tak, no on coś tam wyskoczył mocniej, natomiast tak jak mówię, ja bym wolał na spokojnie, wiesz, że to są emocje, stary, jest dzień walki, wiesz, no każdym buzuje, każdy ma jakiś tam imperatyw w sobie, coś tam się dzieje w nim i pewnie to był też trigger, nie? Ale sobie myślę, to wyjaśnimy, no, a jeżeli nie, no to wiesz, no. To trudno, no co? Ja będę na pewno otwarty, żeby pogadać o tym, wiesz, na spokojnie, bez już tego wszystkiego. Ale to co, poszło to coś o sprawy takie około freak fightowe, czy nie? Czy to coś jakieś taka prywatna po prostu? Wiesz co, no tam... Wiesz jak to jest, no jak jest jakiś problem, tak, który wyniknął i nagle dzieje się jakaś zupełnie przypadkowa sytuacja, no to ten problem staje się pretekstem, żeby się uruchomić. Tak? Ale ja tak jak mówię, ja bym chciał to z nim załatwić osobiście i nie rozkręcać tutaj żadnych dymów. No, a w ogóle, czekaj, coś chciałem powiedzieć jeszcze. Nie pamiętam. Dobrze, dobra. Jaki to jest model w ogóle okularów? Okularów? No. A co pytają ludzie? Zajebiste, nie, po prostu mi się podobają. Jacques Marie Mage, to jest taka firma, oni w Los Angeles są i robią. Taka manufakturka, takich okularów jest 500 sztuk na cały świat. Jacques Marie Mage, model Atkins. Jak coś, to ci wyślę linka. Dobrze, poproszę, do strony, tam, tylko że tam jest bardzo trudno je dostać, bo one się, jak się pojawia drop, to od razu się bardzo szybko rozchodzą, jak Easy, które miałeś wczoraj. O, dymy. Co tak spierdalałeś po tym oktagonie? O, jedyną rzeczą jakąś... Patrz jakie mam szczęście, akurat na moim wywiadzie, bo mój brat nagrywa. Sebastian, będziemy kończyć. Ja życzę ci zdrowia. Teraz poznałem cię trochę lepiej. Zostań przy tych fajtach. Fajnie by ci to było jeszcze mieć. Zdrówka, zdrówka. Dobra, trzymaj się, na razie.